przepraszam rzec. Przepraszam. No, przepraszam was, rzemeczki. Dzień dobry, ale za to witam w kolejnym odcinku. Przepraszam. Boże, przepraszam. Ja cię kręcę. Nic nie było odcinka. Gimper Simulator, co mam na swoje usprawiedliwienie? Nic nie mogę powiedzieć, bo będę znowu musiał mówić o tańcu z gwizdami, no. Taniec z gwizdami, słuchajcie. Dzień dobry, moi drodzy. Gimper Simulator, muszę zostawić miliard łapek w górę z tej okazji. Wracamy, słuchajcie, i gramy znowu, i gadamy, opowiadamy, robimy. Mam nadzieję, że się uda cholera, no, wrócić. Co to się działo u mnie? Dużo rzeczy, zaraz wam wszystko opowiem. Dzisiaj, kiedy to oglądacie... Kiedy wy to oglądacie tak naprawdę? A, koncert już miałem. Napisałem do twórcy gry, bo my się dziwiliśmy. Ja się dziwiłem dokładniej. Co się dzieje, jak to się dzieje, słuchajcie, że no tak... że tak te połowę tylko kasy za te koncerty dostaję. No więc okazało się, że to tak ma być. I że to po prostu... klub pobiera transzę za to... że po prostu szybciej przyrastają fani, czy coś takiego. No jakoś to zostało zrebalansowane. Niestety brakuje... O Jezu, zmienił się tydzień. No niestety nie zostało to pokazane tak jakby w... na interfejsie, nie ma o tym informacji żadnej pisemnej, nie? Więc no trzeba się tego domyślić. A jak się człowiek tego nie domyśli, to wygląda to jak błąd. Błędem nie jest. Po prostu zostały koncerty znerfowane, żeby aż tyle tej kapuchy nie dawały. Ale spokojna, moja rozczochrana, damy sobie z tym radę. No i tak to jest, kurczę, przepraszam was, totalnie przysiadłem energetycznie. I to tak, no ogromnie, ogromnie przysiadłem energetycznie. Tak naprawdę od czwartku, piątku, przy trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami, czyli tak, no dwa tygodnie temu, to było... Jak tańczyliśmy czacze w trzecim odcinku, swoją drogą mój najgorszy występ z całego programu, nie? Bardzo niezadowolony z tego byłem. Jakoś tak zdechłem, wiecie? No jest czasami tak. Wiem, że mi się na pewno tak zdarza, że skończyliśmy tego live'a. I taki byłem, cały dzień już byłem taki, że poczekajcie, zagram koncert. No, dobra, to jeszcze zrobimy sobie ze dwa dni tych robienia fanów. I potem pociśniemy cash, żeby trochę szybciej zarabiać. Uwaga! Tu trzeba się skupić, żeby na pewno dobrze wyszło. No, więc słuchajcie, 543 fanów, super. Więc słuchajcie, było tak, że jeszcze Natalia i moja asystentka Angelika mówią do mnie, że dobra, no to co, idziemy, coś tam przeszliśmy, kolejny odcinek, idziemy się bawić. Ja mówię, nie no, idę spać. Nie no, że jak to, dawaj coś tam, nie, że pójdziemy, nie no, idę spać. I poszedłem. Jeszcze obejrzałem sobie ten występ, jak je zatańczyłem i to mnie tak cholernie zdołowało. Naprawdę, mówię, ej, w mojej głowie to wyglądało o wiele lepiej. I co gorsza, ja to na treningach tańczyłem o wiele lepiej, wiecie o co chodzi. To jest takie, że... takie uczucie, że nie zrobiłeś czegoś na 100% i nie można tego cofnąć, bo szansa była tylko raz. Ja cię kręcę, to było straszne. Więc no... jeszcze później sobotę, niedzielę, później ogólnie cały tydzień. Później do czwartego odcinka chodziłem taki śnięty. Katastrofa, słuchajcie. Czwarty odcinek, bardzo się cieszę z tego. W tym Foxtrocie, jak byłem tym włoskim kucharzem. Bardzo się cieszę, że udało nam się już lepiej zrobić. O Jezus, uwaga. Teraz tu nabijam na bal nadal. Kurwy pozabijam, na pana spada na palm. Teraz tak, chyba argumentu brak, to pojadę po emocjach. O Jezus, 30 na 32 trafienia. Mniej fanów dostanę. 600 fanów i tak, dobra. No więc słuchajcie, no to jest takie, no depresyjne dosyć, bardzo źle się czułem. Nie nagrywałem, udało mi się tego Overwatcha nagrać. To też pływa, wiecie, na energię później na sali treningowej, że ja zdechnięty. Natalia też niezadowolona, no bo widziała jak na sali treningowej tańczyłem, a jak na live'ie. I mówi Tomek, no, no nie wiem co się stało, nie, ale no nie może tak być w następnym odcinku. No i rąbaliśmy, słuchajcie, rąbaliśmy. Taka spina, żeby się odbić, bo już w trzecim odcinku czułem, że za te czacze, tak jak w pierwszym odcinku na przykład za Jive'a, miałem poczucie, że dostałem niższe oceny niż takie, na które zatańczyłem. Personalna opinia laika, nie znającego się na tańcu. Tak przy tej czaczy czułem, że zatańczyłem naprawdę, naprawdę bardzo słabo i dostałem oceny aż wysokie.
stosunku do tego, jak zatańczyłem. To dało nam też taką mobilizację, nie? Żeby się ruszyć. No i ten foxtrot tak naprawdę przełamanie, że czuję, że wróciliśmy na poziom blisko pierwszego odcinka. No i zobaczymy, słuchajcie. Cel na piąty odcinek jest 6-7 od Iwony. Nie wiem, czy to jest wykonalne. Myślę, że tak. Wkładamy wszystko teraz. No więc po tym czwartym odcinku był taki hype i praca na piąty odcinek. I tak wróciłem teraz, nie? A jeszcze tak na tym przełamaniu czwartego i piątego odcinka miałem coś takiego, jak taki też zjazd energetyczny jeszcze połączony, oprócz tego załamania nastroju, to jeszcze zjazd energetyczny, że czułem, że mi ciało nie domaga. Wszedłem w taki tryb, Boże, niech to się już skończy. Na moment oczywiście. Czuję, że wróciłem. Mam nadzieję, że w związku z tym wrócą też odcinki regularne, takie naprawdę regularne. Ale no, naprawdę ten program, słuchajcie, taniec z gwizdami, doprowadza człowieka do poznawania swoich limitów. Więc jest to ciekawe na pewno, no zobaczymy. Cel na teraz jest taki, żeby już było tylko lepiej. Też mam takie poczucie, że już mi zaczyna, kurczę, troszeniękę lepiej to wchodzić. No ale zobaczymy, przy czacie też miałem takie poczucie i wcale nie wyszło najrewelacyjnie. Strasznie szkoda Stankiego, że odpadł. Jezu, jak mi go szkoda, jak to jest fajny gość. O Boziu, no naprawdę, miałem łzy w oczach, jak on odpadał. No naprawdę, jak Ania tam z Dominiką w drugim odcinku poleciały, to no nie mieliśmy aż tyle relacji. Znaliśmy się, było to szkoda, Anki mi było bardzo szkoda, ale to nie było aż tak. I Chadomen też, tam pogadaliśmy trochę, oczywiście kojarzyliśmy się, ale nie było relacji. A ja z Tankiemu tak kibicowałem, tak polubiłem tego gościa, naprawdę mi było tak źle. Jezus Maria, telefon dzwoni, nie mogę teraz rozmawiać. Na koncert przyjdzie 233 osoby, no to go. Spinka. Jestem niepowstrzymany, wiesz, że nie damy plamy. Pieprze, przegrane plany, bo jestem W tym niesmaku płacze cała rap gra. Dobra, jest 6 koła za jednego. I weszło całe 6 koła, tyle ile mi napisało. Widzicie to? A poprzednio połówkę dawało, nie wiem, o co z tym chodzi. Mati, musisz to spaczować, słuchaj, ziom. Czy mnie stać już na gościa? Lepsze studio 2 koła, zmień kolor, nagraj odcinek. 17 koła aż za niego. To może chatę ja sobie najpierw odzyskam. A wzrosły mi rachunki? Ile tu potrzebuję, żeby wrócić? 19 koła. Ja myślę, czy wracać na chatę, no chyba LNB nagrywać, nie? Żeby zobaczyć w tym odcinku, słuchajcie, ile to będzie. No, więc tak mi będzie szkoda. Tak mi było szkoda Sebastiana. Jest to smutny moment, naprawdę. I naprawdę jest tak, że my jako uczestnicy, kurczę, też do samego końca nie wiemy. Tam mi ta Paulina sprzedała taki tekst, że wiecie, że taniec to ciężka praca. Dlatego przykro mi. Ja nie słyszałem w ogóle, co się dzieje, tylko miałem bicie serca. I usłyszałem w tym zalewie, doszły do mojego słowa: przykro mi. I ja mówię: o nie, strefa zagrożenia, umrzemy tam, wybuchniemy wszyscy. I jakże, bo będziecie musieli dalej pracować. Mówię, wybuchłem tam, no. No to w ogóle są takie emocje. No to jest trudne. Dobra, proste jest, jak budowa te. I ile dostanę? 12k mi teraz dało. Mati, patrzuj koncerty. Znaczy nie, żebym narzekał, bo możliwe, że mam pieniądze, żeby nagrać. Z dupy! Mam czy nie mam? Mam nadzieję, że mam. Takie emocje. Mam. Nagrywaj. Co i to już? Statystyki. I co jest? Zero subskrypcji. Czy ja muszę pójść na chatę i to zmontować? Czy nagrać, czy... A, jest! Łagodne pytanie. Jest tak. Zdenerwowanie gościa, stres gościa, ciekawość odcinka.
łagodne pytanie. To pytanie zmniejszy ciekawość odcinka, ale redukuje też zdenerwowanie gościa. Intymne pytanie. Zwiększy ciekawość, ale zwiększy stres. Trudne. Zwiększy ciekawość, ale zwiększy zdenerwowanie u gościa. Żartobliwe. Zmniejszy ciekawość, ale redukuje stres. Dobra, tylko trudne pytanie. Zwiększy ciekawość, ale zwiększy zdenerwowanie. Trudne pytanie. Intymne pytanie. Intymne pytanie. Trudne. Spoko. No jest odcinek mega ciekawy, nie? Tak jak na moje. 5 na 5 pytań. Druga część teraz, tak? Nagraj odcinek. Challenge. Maszyna losująca, ale dobre. I co wylosuje? Go-karty, rozpocznij wyzwanie. Czym się jeździ? Strzałkami? Tak. Trzeba wygrać. Ale jedziemy. Brum, 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 brum. To było, go-karty były z tym, z Michem z M4K zrobione. Elo, frajerze, nara. Był typ, nie ma typa. Haha. Ale dobry odcinek będzie. No nigdy takiego dobrego odcinka LNB nie było. Beka z ciebie, typiarzu. Co tam z pupy? Z pupy! Pokonałem z dupy na go-kartach, słuchajcie. Elo, łakęsie. Nara. No, także witamy w tam najbardziej nieprzewidywalnym show. Fajni goście, dobre konkurencje, nieustawione. Dziękujemy, dziękujemy. Wygrałeś. Kozacka rozmowa. 45 koła subów jednym filmem. I 10 koła zarobiłem od razu. Bang! Witam już w odcinku, lekko nie będzie. No ładnie. Ale dobre. Nagraj odcinek, koło tam kolejnego mogę. Popek! Tylko taki... Ta, 22 koła. Dobra, idę zarobić na popka. Ej, ale dobre. Ale mi się to podoba. Koncert tylko przegapiłem przez to nagranie. Trzeba dobrze od dobrej godziny nagrać. Ale dobre. Ojej, 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 ale fajne to LNB. Kurde, ale... No super. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Czekamy na koncert. Dobra, idziemy koncercik dać. Popek 22K. Żeby z nim nagrać. On ma więcej fanów, więcej popularności, więc to... Ja nie potrzebuję domu, żeby wygrać tę grę. Bang. No idziemy, robimy to LNB. Ale super, i to, że to jest na kilka części podzielone w ogóle. Go, koncert. O, dobra, uwaga. Wchodzę niczym kutas w ciasto. Jebać bastion. Basi herosi dziś nie zasną. Jebać bastion. Wołam do Tuska, Tusku, Tusku. Jebać bastion. Chciałbyś Angelę Merkel w łóżku? Wladimir Putin. Gram sobie dziś koncert na Krymie. Wladimir Putin. Robię te manewry, synek. I teraz sześć koła. Mam urodziny co dnia, litość to zbrodnia, żywa pochodnia, mina pogodna, Wladimir Putin. Świat mam pod przyciskiem. Będzie trzeba, to nacisnę. Słychać strzały 1-10. Wiesz, co trzymam w lesie? Nie wiesz, co trzymam w lesie. Ta jest, Wladimir Putin oczywiście. SB Mafia. SB Mafia zabija gang 215. Ta jest, moi drodzy, ta jest, ale dobrze. Powiem wam, ten odcinek to... A Jezus, jestem monotematyczny. Ale mam z tym problem, wiecie, że na Instagramie sobie spojrzałem. 15 ostatnich moich fot to jest TZG wszystko. I tak mówię, kurczę, no lipa, lipa, trzeba wrócić coś czegoś innego. Tylko, że ja nic innego nie robię, to jest straszne. Jeszcze jest tak, jestem taki jednowątkowy, mówiłem o tym przed programem, że tak będzie. No mówiłem, że będę tylko o tym gadać. Jest tam, o w kurwę, moje pieniądze, moje 3000! Przepraszam. No zdenerwowałem się. Nie? Zdenerwowałem się normalnie. O fuck. Nabijam, nabijam na pal nadal. Kurwy pozabijam, na pana spada na palm. Teraz tak, chyba argumentu brak, to pojadę po emocjach. Co mi tam? Dram tam, mam sam w ilościach dużych. Pan dał nam mózg, to go użyj. Mały, duży, biały murzyn, porobię was jak chcę. Mały na przystawkę, duży na kolację. Jeszcze jeden koncert i mamy popusia w LNB, no ciekaw jestem. Jemu pewnie inaczej, ciekaw jestem, czy popkowi na przykład będzie inaczej stres i zdenerwowanie rosło, nie? Że będzie tak, że popo, to mu zadasz trudne pytanie i ci zaczyna studio niszczyć. A opowiem wam, bałem się popka, jak nagrywaliśmy.
Miałem coś takiego. Kurczę, ja to z tym gościem, wiecie, tam 1,20 m w kapeluszu. Coś tam siłownia. Ale ja to się w życiu nie biłem. Mówię, kurde, nie znam. No, plotki są różne. Wiadomo, nie wolno człowieka oceniać, ale kurczę, nie wiem. A co jak mi studio zacznie tam, kurczę, rozwalać? No nie wiem. Jakoś tak... A Popek jeszcze tamtego dnia, jak nagrywaliśmy, słuchajcie, TLMW, było tak, że on był strasznie zniszczony. Ja później zrozumiałem, że też był zniszczony między innymi dlatego, że on był w trakcie Tańca z Gwiazdami. Więc to się chodzi takim przemęczonym. A on jeszcze jakieś koncerty grał. Więc to tam na grubości w ogóle, na grubości. Ja mówię, kurczę, co jest? Przyszła Jania i mówi też, że co tu i tak dalej. Że ten Popek tak zdycha. I ja mówię, przemęczony był, naprawdę. I tak mówię, kurczę, co się dzieje? Strach powiedzieć cokolwiek, czy nas tam nie pozabije. No dajcie spokój. W ogóle. Ale fajny odcinek wyszedł. Dwie bańki dzisiaj ma. Siedzę se przy kompie, mama mówi, kończ te stream. Idzie tak, że tata, mogę skończyć, ale nim. I robię to tak, i robię to jak kim. Robię to jak chcę, jak chcę, jak chcę. I robię to moja Squad Angel Boys Gang. 6 koła PLN-ów. Dobra, mamy na Popka. El Popo. Dyn, 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 dyn. Nie, to musi być tak. Pym, 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 pym. Zależy jak to pokoloruje. Wydaje mi się, że taki. Tak, mamy to. Bang. Siaka makafą, te krzesełka takie. Dobra, go, nagrywamy z Popuniem. Nagraj odcinek. Trudne, intymne trzeba. Albo trudne, intymne, trudne. Druga część. Klik! Maszyna do losowania. Ciebie co wylosuję tym razem. Powinno być tak, że jest ustawiona i zawsze go karty. No nie, maszyna do losowania jest... maszyna losująca jest ustawiona! Jak tak może być? O Jezus. To nieprawda, to jest niezgodne z rzeczywistością. Wcale tak nie jest w prawdziwym programie. Znaczy... No, poza tym za każdym razem się losuje coś innego. Chyba, że jest dziewczyna, to wtedy rozpoznawanie youtuberów na ślepo. Znaczy nie na ślepo, tylko ocenianie youtuberów, sorry. Szukamy dziadka Dominika Łupickiego z Dominikiem Łupickim. Ja to nie wiem, czemu ludzie to skejtowali. Znaczy wiem, czemu to skejtowali, ale nie zgadzam się. Uważam, że szukamy dziadka Dominika Łupickiego, to jest najlepszy odcinek na świecie. Jak ja chciałem poszukać dziadka Dominika Łupickiego z Dominikiem Łupickim, bo wszyscy się tak kurna wczuwają, a ja tak mówię, dajcie spokój, śmieszne, to kolo, co tam dziadka szuka. Głupotki takie. What the fuck, man? Kozacka rozmowa z Popkiem 3228605. Boziu! Co to jest? Kozacka rozmowa z Popkiem. 119 tysięcy subów, 42 koła zarobiłem. Wypłacam te pieniądze. Przecież my robimy jakiś snowball w następnym odcinku. To pokażę wam w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć.